Elementy graniczne, szczególnie te, które są teraz blokowane, to jest infrastruktura krytyczna, która pozwala wspierać walczącą Ukrainę. To jest naprawdę działanie po myśli Kremla i w myśl tego, co Putin sobie zakładał, żeby wprowadzić wewnętrzny chaos, żeby doprowadzić do sytuacji, gdzie budowane są takie podstawy blokowania Ukrainy na wszelkie sposoby. Jeszcze raz apeluję do rolników. Ja naprawdę rozumiem zasadność ich protestu. Ale one nie mogą w żaden sposób y, utrudniać działania, które zapewniają także tym rolnikom, nam wszystkim własne bezpieczeństwo. A niestety blokady granic y, te działania utrudniają. Rozliczajcie rząd, rozliczajcie polityków, nie, blakuj, nie blokujcie granic, bo dzisiaj naprawdę Polska to jest ten kierunek, y, który dla Ukrainy jest bezwzględnie konieczny i pełna jego otwartość, aby nie naruszać płynności. Dostaw, uzbrojenia tym ludziom, którzy bohatersko walczą na froncie.